journey is a series of choices. The first is to begin the journey. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest dość dziwna gra, ponieważ no, jak już pewnie widzicie, dość dziwną grafikę niecodzienną. Otóż jest to gra Antichamber. No właśnie, jak już wspomniałem o grafice, jest głównie złożona z dwóch kolorów, czarnego i białego, chociaż pojawiają się inne anomalie. Trochę grałem już w tę grę, to nie jest jakoś, nie wiem, pierwszy raz jak widzę tylko to pomieszczenie, tylko widzę, powiedzmy, no jakby to określić, zagrałem chyba z jeden poziom, coś około tego. No dobra, shiftem możemy chodzić, jump możemy spacebarem, czyli spacją, wsadem chodzimy i lewy przycisk myszy to jest interakcja. Możemy się oczywiście też rozglądać. Dłuższe przyciśnięcie escape to jest wyjście z gry, a powrót do tej komnaty to jest escape, więc zacznijmy sobie. Bez żadnego ładowania, bez żadnych pierdół, tutaj widzicie co to jest. No, przyznam, dźwięki w tej grze są dość interesujące. Jump. No okej, to jumpujemy do dołu. Skizy. Jakby woda. Nie widzimy niestety stóp naszej postaci. Ale te biel bije po oczach. No ale dobra. Click here. Falling to success. Does not mean falling to progress. Coś tam. Jakby to określić? Zagłębianie się. O, zagłębianie się w. Sukces nie znaczy, że. No, ogólnie chodzi o to, że to, że nam się coś udaje, nie znaczy, że jest to tak jakby postęp. No nie wiem, jak to dokładnie wytłumaczyć. Ktoś się chyba kąpie. Bo to ogień jest, nie. To jest raczej łazienka. Click here. Some paths are clearer than others. Niektóre ścieżki są czystsze niż inne. Dobra, idziemy w prawo. Jak mówiłem, to jest zwykle biały i czarny kolor głównie. Co my tu mamy? A choice may be as simple as going left or going right. Decyzja może być tak łatwa jak pójście w lewo lub w prawo. Pójdziemy sobie w prawo. Tutaj można wpaść w... powiedzmy sobie... O właśnie, już minęliśmy raz ten korytarz. Idziemy w dół. I mamy coś innego. Tutaj mamy tą kartkę z wcześniej, ale po lewej stronie mamy jakąś inną kartkę. The choice doesn't matter if the outcome is the same. Decyzja nie ma znaczenia, jeśli wyjście jest takie samo. A więc ja już tutaj się, chyba z 15 minut chodziłem, no nie z 15, z 10 minut chodziłem, bo nie wiedziałem co zrobić. Otóż trzeba się cofnąć. Chyba, tak. Co my tu mamy? When you return to when you have been, things aren't always as remembered. Kiedy wrócisz tam, gdzie byłeś, rzeczy nie zawsze będą takie, jakie zapamiętałeś. No i już widzicie dość ciekawą rzecz. Przejdziecie tutaj. I jak widzicie, przeszliśmy lewym. Jest escape. Lewym. Some choices leave us running around a lot without really getting anywhere. Niektóre decyzje zostawiają nas biegających wokół... dobra, bo się już pogubiłem w tłumaczeniu. If you don't like where you ended up, try doing something else. Czyli jeżeli... O, mordele. Okej, to jest już trochę creepy, ale okej. Idziemy tutaj jeszcze raz. Tym razem będzie walk, czyli przytrzymujemy shift. Jak widzicie, tak dość dziwnie, bo nie spadliśmy tam, tylko przyszliśmy tutaj. Okej, co my tu mamy? Tu już chyba nie grałem w tym momencie, tam tylko trochę, kawałek. Taking the first step can be harder than the rest of the challenge. Stawianie pierwszego kroku może być trudniejsze niż reszta, nie wiem, wyzwania. O, wyzwanie. O, schizy. Jak widzicie, schizy i to niezłe. Tutaj mnie nie było.
Co to jest? A dead end will only stop you if you don't try to move through it. Dalej. Fly? No chyba was popieprzyło. Jakim kuźwa cudem mam latać? Nie umiem latać. O, w mordę. Może tam pójdziemy. Co to jest? We fall down when there's nothing there to support us. Spadamy w dół, kiedy nic nie może nam pomóc. Coś w tym stylu. Wiesz, moje tłumaczenie też jest... No tak... Pira ze drzwi, ale... No... Trzeba było przystać tam w moment. Przez pewien moment. The path of least resistance is a valid opinion. Dalej. Ta gra jest ogólnie cała dziwna, więc... O, w mordę. Walk. Tak, trzeba było chyba przejść po prostu. No widzę, grafika jest bardzo dziwna. Te molekuły się jakieś takie dziwne robią. Jak się ruszamy powoli, to się robi zielone. Jak stoimy w miejscu niebieskim, nie biegniemy czerwone. Interesująca rzecz. Nie wiem, czy mnie teraz słychać, bo teraz chyba jest trochę głośniej niż na początku. Taking one path often means missing out on another. Dobra, nie będę tego tłumaczył, bo to trochę za długo nam zajmie. Jakbym wszystko tłumaczył po kolei. A chyba nie ma nawet spolszczenia do tej gry. Nie szukałem, ale chyba nie ma. Dobra, idziemy. Jak oczy mnie bolą od tego wszystkiego. Nie możemy tutaj przejść. Czemu? Może na dół? O. Co jest? O lol. What the hell? No nie! Znowu jesteśmy tutaj. Dobra. Into Darkness. Nie, tu już byłem. To jest dość dziwna gra, jak widzicie. Bo to jest tak, no, dziwnie. Hidden Secrets? Secrets. Może teraz pójdziemy do tyłu. To jest dobry pomysł. A ja nie mogę? O, w mordę. Dobra, przejdę tu znowu. Widzicie takie dziwne schody. No dobra, w tym momencie tutaj pójdziemy. Jak widzicie, tu się już takie dziwne rzeczy robią. Właśnie, tu się zrobiły nam schody. Ta gra jest w ogóle cała dziwna, więc ciężko jest czasami odróżnić ściany od podłogi. W pewnym momencie naprawdę nie wiedziałem, gdzie jestem. I tutaj jest napis, dość ciekawy. We often fall into things when we last expect. Czyli to jest taka gra słów, bo falling jest coś takiego jak fall in love, czyli zakochać się w angielsku, i fall, czyli spadać. Czyli jakby wpadamy tam w rzeczy, których nie oczekiwalibyśmy, że wpadniemy. Coś w tym stylu. To jest taka gra słów angielska, więc po polsku tak nie da rady tego przetłumaczyć. O, tutaj mieliśmy schody. Small steps can take you great distances. Małe kroki mogą coś tam, duże dystanse. Duże dystanse mogą... Nie wiem. No tak, dokładnie. To już byłem. Na pewno to już było. A co się stanie, jak wyjdę w przedtem? No i będę chyba tak chodził. Co wtedy? Nic. Czyli musimy iść w jakąś inną stronę. Co to jest? Dziwne. O, w ogóle gdzie indziej jesteśmy, jak się cofnęliśmy. No dobra. What looks out of reach maybe... May only be a few steps away. Coś, co chcemy zdobyć, może być tylko kilka kroków przed nami. Coś w tym stylu. Oczywiście, no jak wiecie, już mówiłem, nie tłumaczę tego dosłownie. A nie możemy się cofnąć. Czyli trzeba iść do przodu. Aha, może trzeba powoli. Thank you.
Włączyłem sobie stoper, żeby później nie było, że nagram z godziny nagrania. Dobra. Idziemy teraz tędy, chyba tu już byłem. No i kurde, znowu spadam w tą dziurę. Już tu byłem przecież. To jest naprawdę dziwna gra i nie wiem, jak tu dalej przejść. Po prostu ja już tu byłem, więc mapa zawsze się generuje taka sama, więc jak wrócę tutaj, tak, to się to samo stanie. Mapa się zawsze generuje taka sama, a ta gra jest dość dziwna. Myślę, że to będzie tylko jeden odcinek taki pokazujący, o co w tej grze mniej więcej chodzi, co to jest w ogóle za gra, chociaż na to pewnie nawet twórcy nam nie odpowiedzą, ale no, powiedz mi. No dobra, jeszcze raz. Jakbym po prostu jumpnął, chociaż nie jumpnął, to nie chciałem. Po prostu pójdę po górę. Jeszcze raz. Chociaż ja już tu przecież wszystko znalazłem. Wszystko tutaj przecież wykorzystałem, te możliwości. W lewo, Jezu kochany, znowu coś zleciałem. Tu jeszcze chyba nie szedłem. Czy szedłem już? A ja tu nie mogę przejść, to jest ten problem. No dobra. To tu? Tu już byłem. A tam? Tam też byłem. Wszędzie byłem w sumie. A jak spadnę w dół jeszcze? A może ja muszę coś... Może ja muszę z samej góry zeskoczyć, coś wejść tutaj w jakąś stronę, nie wiem. To jest... to by było interesujące, ale... O, jednak tak, patrzcie. O, intestyn. Wyciąłem. No i gdzie ja teraz jestem? No, w czymś, gdzieś w jakimś nowym pomieszczeniu, no dobra. Co my tu mamy? What appears impossible may have a very simple answer. Co wydaje się, co jest niemożliwe ogólnie, może, co wydaje się niemożliwe, może mieć bardzo proste wyjaśnienie, bardzo prostą odpowiedź, coś w tym stylu. How we perceive a problem can change every time we see it. Nie wiem, co to znaczy perceive. Okej, okay. Tutaj. Aha, tutaj jest coś, tutaj spadamy chyba skądś, jak tutaj, tak, ta strona tutaj, spadliśmy, dobra, to teraz tu, już byliśmy, o w mordelu, co to jest, oko, nie, ściana. Chyba wiem, o co chodzi, tylko najpierw tutaj pójdziemy sobie. No jeśli ktoś mi powie, że ta gra nie jest psychiczna... Czytałem recenzję, to miało być coś na wzór... O, w mordę, to z każdej strony jest co innego. To miało być coś na wzór Portala, ale widzę, że to jest bardzo odmienne od Portala, jak już widzicie. Jezus, o Jezu. Nie wiem, kto, czy coś ktoś musiał brać, czy... Czy po prostu ktoś miał jakiś dziwny sen? A ja muszę tą kulkę przetoczyć, nie wiem. Nie wiem, co mi da przetoczenie tej kulki, ale anyway. To jest trochę jak ten, jak te gry w labiryncie. Znaczy no, przeprowadzenie kulki przez labirynt. Jak w tym, no w tych grach internetowych przez ten labirynt. Jak dotkniesz ścianki labiryntu, to wyskakuje morda. To jest prawie to samo, tylko ja tu dotykam ścianek i nic się nie dzieje, ale też muszę przeprowadzić przez labirynt. To jest bardzo interesujące. W ogóle co to oznaczają te ludziki? Muszę trzymać ten kursor na to. Co oznacza ten ludzik jakiś, co wygrywa jakiś maraton albo co? What the fuck? Tutaj jest... No różowy kwadracik, no. To jest sen narkomana, albo atom, nie wiem. Nie wiem, co to jest, czy to jest cokolwiek.
idę jeszcze w tym kwadracie. Tam? Dobra. Co my tu dalej mamy? Tu jest nitki jakieś poplątane. Nerwiony krawiec. No, mogę nadawać normalnie imion, znaczy nazwy tym. To jest, o, to jest atom chyba. Tak, to jest. On ma hełm? On ma chyba hełm. Sparta albo 300. To jest halucynacja. Okej. Okay. To przeprowadzanie kwadracika przez jakiś ten labirynt jest naprawdę dziwne. Jest nudne, dlatego próbuję to jakoś zapełnić komentarzem, ale... Oczywiście, no, wyzwanie to jest dla Zagreimera, zapełnić tę grę komentarzem, bo tu się prawie nic nie dzieje. O, w morzu. Gdzie to spieprzyło? Albo lepiej, co mi to dało, że ja tutaj to przeprowadziłem? Anyone? No nie, nic mi to nie dało? Come on! Dobra. Musimy tak patrzeć w to. Przeszliśmy przez drzwi. Dobra, co my tu mamy? Tu znowu jakieś te. A few steps backwards might keep you moving forwards. A, idziemy do przodu. Coś mi się stanie, bo to są wskazówki chyba odnośnie gry. O cholera. A to jest tylko w... No trochę. Tu jest przejście, ale jak je otworzyć? O, w mordę. O, kliknąć trzeba było. Fajnie. Okej. Okay. A window of... O, w mordę, ty. Tu jest jakiś cień. What the fuck? Ja już się zestrałem. A window of opportunity can lead at new places if you are willing to take a closer look. Tu jest ciemno. A tu jest? Co to jest w ogóle? To jest w ogóle orientacja w terenie, to tutaj wysiada praktycznie, bo teraz w jakimś lesie jestem. Zarąbiście. No jak ciemno. No kurwa. Ej, come on, co to ma być? Teraz muszę tutaj iść? Te kółka to jest oświetlenie, czy jak? Przecież... O czym ja tu mówię? O właśnie, przeszliśmy chyba za to przybyłem? Nie. Kurde. Jeszcze raz? Tutaj? A co mi to da w sumie? Jak będę tak robił? O! A ja idę zaraz na ślepo, nic nie widzę. Dobra. No raczej nic nie widać. O! Gdzieś przeszedłem. No nie! Ja tu miałem na ślepo iść? Co to jest, kurde? Pokój ciemności? Look a little harder and you will find a way forward. Popatrz trochę, nie wiem, bardziej, żeby znaleźć drogę do tyłu. Te zagadki są tutaj rozbrajające. Już pomijam to, że nic tu nie widać. Idziesz praktycznie w ciemno. Jeśli tak ma wyglądać cała gra, to ja pierdzielę. Znaczy może nie cała, no ale część. No i nie wiem jak tą przejść. Naprawdę nie wiem. Zobaczę ile jest na telefonie. Żeby później nie było... Aha, już. Okej. No dobra, chyba ja tu się zatrzymam w tym momencie. Nie wiem jak przyjmiecie tego...
let's playa, ten filmik raczej. Jak to przyjmiecie? Jakie dziwne tu rzeczy się dzieją. Jak to wszystko przyjmiecie? Ta gra nie jest podobna do Portala, za... No nie, po prostu nie jest. No może w tam w kilku malutkich procentach, ale to jest kompletnie inna produkcja niż Portal. Portal był logiczny, a to... A to nie. To nie jest logiczne. No nie, to mi się wydaje, że to nie jest logiczne. Ale no dobra, anyway. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam do moich innych produkcji. No i jeśli chcecie na jakiś, nie wiem, następny filmik z tego Antichamber albo coś, to raczej nie był let's play, tylko taki odskok od wszystkiego innego. No bo mi się zachciało zagrać w tę grę i pomyślałem, że może nagram. Dobra, bo kończę, bo już pierdzielę bez sensu. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam moich innych, kolejnych filmików i...